O czym nie wiedzą? Przyszli właściciele sklepów zoologicznych o wielu rzeczach. Zrobiłem pewnego razu ankietę właśnie dla takich osób, które chcą zakładać sklep zoologiczny. I na nich wyszło kilka ciekawych rzeczy. Pytanie było takie w ankiecie: Czy możesz liczyć na czyjąś kompetentną pomoc przy zakładaniu sklepu zoologicznego? 63% odpowiedziało tak, 36 nie. Ok, natomiast kiedy dalej wchodzimy w różne rozmowy, które prowadziłem z ludźmi, nagle okazało się, że te, te osoby, które chcą zakładać sklep, nie wiedzą jednak wszystkiego. Ktoś często mówi, że przysłowiowy wujek Józek powiedział załóż sklep zoologiczny, popatrz, miesięcznie wydajesz 200 zł na karmę, teraz przemnoż to przez ilość klientów miesięcznie, ma taki sklep zoologiczny i jaką ładną sumkę zarobisz. No... Gdyby to było takie łatwe, to by pewnie więcej osób zakładało sklepy, ale tak to nie wygląda. Przecież nie zarobisz tych 200 zł za sprzedany worek, ale zarobisz dużo mniej, zarobisz na przykład 30 zł, ile wtedy tych klientów musisz mieć dziennie. Doliczając do tego jeszcze koszty prowadzenia firmy, koszty stałe w lokalu, nagle się okazuje, że to nie jest takie proste, jak do tego wziąć różnego rodzaju liczby, no to nie wychodzi już to tak prosto. Każda branża ma swoją specyfikę. Możesz mieć wiedzę zoologiczną lub wiedzę jak prowadzić biznes, jednak i tak zazwyczaj trzeba poznać pewną specyfikę zachowania się klientów, polityki cenowej, tworzenia zamówień i tym podobne. Bardzo często osoby otwierają nowy sklep, dają ceny zbliżone do cen konkurencji. Jednak nie mają tej świadomości, że konkurencja nierzadko kupuje w innych cenach niż w tych, których my kupujemy. Dlatego możliwe, że zarabiają więcej mimo takich sam cen, które obie oba sklepy mają w swoich lokalach albo opcja z bardzo tanim lokalem. Bardzo często jest to niestety wada, a nie zaleta. Tani lokal prawdopodobnie stoi w miejscu, gdzie nie przychodzą potencjalni klienci. Czy wiesz, na jakich towarach najwięcej zarabia się w zoologii? To było kolejne pytanie, które zadałem w ankiecie. 54% z tych osób odpowiedziało, że nie. A z tych 46%, które zadeklarowało, że wie, mniej więcej dobrze odpowiedziało około 15%. Co oznacza, że jednak większość osób nie ma o tym pojęcia. I to jest bardzo ciekawy temat. Jest wiele mitów w tym właśnie temacie. Od oburzonych obrońców zwierząt, który wydaje się, że na sprzedawanych zwierzętach się zarabia, a tak naprawdę na nich się nie zarabia. Są jakby w sklepie w zupełnie innym celu bardziej przyciągnięcia klienta, po tym, którzy nie rozumieją, że obrót i zysk to jednak nie jest to samo. Zarabia się na całościowym podejściu do polityki cenowej, co nie oznacza, że jeśli najwięcej zarobisz na karmie dla psów, to nieopłacalne jest trzymanie takiej ilości innych towarów. Na jednych towarach zarabiasz więcej, na drugich mniej. Ale jedne sprzedają się szybciej. Co odbywa się tu ważny dla biznesu obrót pieniądza? A na innych po prostu masz zysk. Właściwy podział procentowy towarów, czyli co i w jak, w jakich ilościach, jest też ważnym czynnikiem lekceważonym, bardzo często, szczególnie na początku. A to przecież jest takie istotne, jeżeli chodzi o zysk.